bon zdrowotny zamiast piramidy finansowej, decentralizacja i powrót do zdrowych, indywidualnych relacji między pacjentem a lekarzem zamiast odzierania ludzi z godności i zamiast urzędniczej machiny, jaką pozostaje NFZ i Ministerstwo Zdrowia. W tej ustawie widzę projekt raczej opieki paliatywnej, która nie zmierza do uleczenia w sensie przedłużenia życia, ale zmierza do tego, żeby rachunki się zgadzały, a koordynator terapii będzie zapewniał pacjenta: będzie dobrze, będzie pan, pani zadowolona. Do ministra Kraski zawsze mam to samo pytanie. Kim pan jest, człowieku bez biografii? Jaki mundur panu przysługiwał? Jakie szkolenia pan przeszedł? IPN nic nie wie o weryfikacji pańskiego oświadczenia lustracyjnego. Warto, żeby obywatele się dowiedzieli. Pan poseł Rafał.